Właśnie, chyba było takie. Był taki event w tej grze, że części tuningowe były jakieś tańsze, ale nie wiem, czy to jeszcze tutaj funkcjonuje. Tak, będzie się trzeba powoli zbierać, aby kupić nowy samochód i zacząć go modyfikować. Zobaczę, bo tutaj. Aha, tu mi się pokazuje. Tutaj będę miał coś do kupienia, bo już wszystko na elitę mogę sobie kupić, więc będę wiedział, co jest 5. Pyk. No teraz ten samochód będzie wariował, coś tak czuję. Układ paliwowy. O, tutaj coś mamy jeszcze. Myk. Już wszystko na maksa mogę kupić. Prawie 1000 koni mechanicznych. Tu mamy elitę. Tak, 1005 koni mechanicznych. Mamy w Skyline. Od 0 do setki w 2 sekundy 10. W 2,1 sekundy. Kolektor wyścigowy. I tutaj jeszcze coś mamy. No i to właściwie wszystko. Myk, myk. Prędkość maksymalna. Wow, 378 km na godzinę. No jestem ciekawy, gdzie ja bym taką prędkość osiągnął. Wiecie co, chcę się jeszcze nim przejechać, zobaczyć jak on teraz będzie śmigał po tym tuningu, bo wiem, że w lancerku sporo dał ten tuning, jak włożyłem te części, których mi brakowało. No i zobaczymy, jak tu mi pójdzie. Podejrzewam, że może być niezły wypierd. Delikatnie mówiąc. Ach. Dobra, myk, myk, myk. Lecimy. Zresztą, najlepiej to chyba sprawdzić na jakimś wyścigu. Mapka. Próba czasowa. To nie jest dobry tryb dla Skyline'a. Ale tu mamy coś, czego nie robiłem. To jest sprint. Tego. Wyścig na torze też nie. Coś driftowego. Na pewno jest sporo eventów driftowych. A ponieważ teraz mam Skyline'a, to będą mi się pokazywały same eventy sprintowe, a jak będę miał Mitsubishi, to będą się pokazywały same eventy driftowe. No, to jest takie szczęście ludzkie. Sprint, zobaczcie. Próba driftu. Okej, okay, ale za 3000, czyli 5000. To nawet tego nie ma co robić. No ja tam będę ze słabiakami jeździł. To nie, to nie. Najlepiej coś z gwiazdką i coś do driftu. O, proszę bardzo, mamy. Remastering. Mamy za 8000. Jest drift, myślę, że w Skyline to zaliczymy. I dodatkowo jeszcze tego eventu nie robiłem, dlatego lecimy, zobaczymy. I może kogoś zaprosimy, może ktoś będzie chciał wziąć ze mną udział. Zmieniła mi się kamera, nie wiem czemu, a wiem czemu, bo nacisnąłem Y, a Y odpowiada za zmianę kamery. Mało kiedy naciskam Y, bo w GTA się nauczyłem, że Y odpowiada za wychodzenie z auta i jak się jedzie autem, no to raczej lepiej nie wysiadać z auta. Dobra, nikt chyba nie chce zaczynać ze mną tutaj, no próbowałem. O, ktoś jednak się skusił i ktoś ma Mustanga Kenblocka. Hejka, hejka, panie dżentelmenie. Start. O, kurde, mamy aż dwóch graczy na event, to będzie. Wow, zdobądź największą liczbę punktów. Wow. To będzie pojedynek. Zobaczcie, samych koksów tu mamy. Nie zmieścimy się tu wszyscy. No i znowu spadek FPS-ów, jednak tego nie naprawili. Kurde. Ojej, trochę mi nie pykło. Co? Co tak? Co? Tyle już punktów nabiłem, jakim cudem. Ach. Ale głupie to było. Jezus Maria. Jakim cudem mi tego nie zaliczyło? Ja się pytam, gdzie są rodzice. No szkurde. 2000, serio? No nie. Popsuł mi się Skyline po zamontowaniu tych części, serio. Teraz ja nie wiem, co jest 5. Jezu, nie da się tym jeździć. Mogłem tego nie montować, bez kitu. Nie da rady go teraz zarzucić. Ja pierdzielę. Ale się skubaniec popsuł. Dobra, coś tam wymodziłem, ale kurde, jest jakby gorzej, no nie wiem. Te serpentynki są zawsze trudne do zrobienia.
Zresztą mi się udało wszystkich przegonić, ale nie wiem, no kurde, teraz jestem niezadowolony, to mi nie wyszło. Muszę sobie to nagranie obejrzeć jeszcze raz i cofnąć te części, które włożyłem, bo to jest masakra, no. On zawsze tak fajnie wchodził w ten drift, a teraz po ścianie, kurde, w tym momencie, kiedy... Ja powinienem już driftować, to on na ścianę leci. Nie, fajnie. Kiss the wall, yeah! Czemu tak mało punktów mi zdobyło? Gdzie ja tam uderzyłem? Kiedy? Chcę mieć to na papierze. Zrobiłem malutki kiss the wall, to mi powinno zaliczyć. Jeszcze więcej punktów powinienem dostać. Ja dziękuję. A jedźcie. Dobra. No nie, no popsułem sobie samochód. Szlak. Trzymaj się. Jakim cudem mi skasowało punkty, przecież dalej leciałem bokiem. Pogięty system. Dawaj, dawaj, mały. Pokonamy ich. Popsułem cię, wiem, ale naprawię. 28, 30 tysięcy. Myk. No niech teraz sobie powalczą za mną. No bez kitu, wtedy się lepiej zachowywał. Nie, to jest porażka, co się teraz z tym samochodem stało. Zupełnie inaczej się zachowuje. Kurde, po włożeniu kilku części, no po co ja to wsadzałem? Ja dziękuję, ten samochód był idealny do driftowania, do zdobywania punktów. Teraz znowu będę musiał się bawić jakiś tam tuning, żeby... Kurde, jak mnie to wkurza. Załamie się. Ach. No wygrałem, ale co z tego? Jak samochód sobie zepsułem. Nie da się nim teraz. Ja muszę to poćwiczyć. To może ja coś źle, może nie. No kurde, a teraz ładnie wszedł, ładnie coś, no. Kurde. Spalę ty dziadu stary. Kurde, jakiś droid się do mnie wezwał. Droid. Ja nie wiem, może tamte łuki są jakieś dziwne, no kurde. Ale ten Skyline był niemożliwy do driftowania, nie wiem, ja będę musiał... Ja sobie naprawdę, na serio, cofnę to nagranie, które teraz nagrałem, żeby nie pamiętam, które części instalowałem. I ja serio wymontuję te gówniane części, które mi popsuły mój piękny samochodzik. Ja nie chcę, żeby on jakoś super jeździł, żeby osiągnął, nie wiem, żeby miał 1000 koni, żeby tam ileś, nie wiadomo ile jechał na godzinę. Ja chcę, żeby on zajebiście driftował i on zajebiście driftuje na tamtych częściach. Tutaj stała się tragedia teraz. Tragedia. To nie jest to wtedy, no. Wtedy to bez problemu widzieliście, co się działo na poprzednim wyścigu. Ja tu kąty robiłem, jakie chciałem. W każdy zakręt wchodziłem, jak chciałem. Oczywiście nie było też takiej kontroli, nie oszukujmy się, no. Nie było takiej kontroli jak na serku, ale... Kurde, shit. Ja się to pobawię, naprawdę. Po nagraniu zobaczę sobie, jak ja tutaj spieprzyłem ten samochód. I na następne odcinki Skyline już będzie naprawiony z gorszymi częściami, ale kurde, nie będzie miał sobie równych na drifcie. Autentycznie, nie będzie miał sobie równych. Dobra, wbijamy do garażu, kupujemy nowy samochód, robimy rzeczy fabularne, wyścigi, eventy. Jestem troszeczkę załamany, no kurde, samochodzik piękny był, jest piękny nadal i to jest... O, co to? Maniak czy mi... Co to mi się tu pokazało? Rozpocznij zawody? Przecież ja jestem w garażu, hej! Dobra, kupujemy... O, ale pięknie wygląda ten Lancer tam z tyłu. Dobra, kupujemy auto. Oh, shit, man. Supra. A, ja wiem, co ja wam obiecałem. Ja obiecałem, że kupimy RX7. Tak. Kupiłem tego Challengera, ale to była pomyłka. Samochód nie skręcał. Tutaj mamy maździochę MX5, o to mi chodziło. Nawet jest Sylwia, zupełnie o niej zapomniałem. Oh man. Myk, myk, myk.
Jest NSX. O NSX też pytaliście, żebym kupił w NFS-ie. I zresztą w Forzie też, bo w Forzie też. W Forzie też można kupić na auto. Mustang Boss. O kurde. Czy ja mam kasę? Kurde, mam dużo kasy. Spokojnie mi starczy. No i tu już się zaczynają egzotyki. Dlatego bierzemy sobie RX7. Pięknie. Pyk. Z 2002 roku. Transakcja w toku. Mek, mek. Oj kurde, już czuję, że ten samochód będzie fajny. Nie no, nie wiem jak, czy on będzie fajny, czy nie. Zastanawiam się, no szkurde, czemu mi tutaj wyskakuje jakieś gówno. Nie chcę tego mieć na ekranie. Dobra, modyfikacja wyglądu. Na tym się skupię od razu, zobaczymy jakie ma bodykity. Rocket Bunny. Szkoda, że przed kupnem nie można sobie zobaczyć. I tu mamy, podoba mi się ten bodykit. Naprawdę mi się podoba. Ale zanim go zainstaluję, jeśli go będę chciał zainstalować, zanim go zainstaluję, zobaczę jakie ma możliwości tuningu te standardowe, tak? Czyli bez bodykitów, zobaczymy co tutaj możemy zrobić. Mnie się podoba, no właśnie. Dobra, zobaczymy to. No niestety lamp reflektorów nie możemy zmieniać. Niestety, niestety, przedni zderzak. Tak, po co nam rejestracja? Kurde, wypadł. Dajmy coś takiego. Dostosuj, oczywiście, prześwit. Tutaj nic nie zrobimy już. Rozstaw kół. Tutaj zaraz się tym pobawimy. Ach, moment. Tylko prześwit wezmę na najniższy, żeby mieć obraz tego, co się będzie z samochodem działo. O proszę. To mi się podoba. Dobra, i teraz co my tu mamy? Aha, owiewki. Okej, okay, niech będą podwójne. Błotniki. I tak się właśnie zastanawiam, czy te błotniki będą lepszą opcją niż body kit. Nie? White body, tak zwany. I wygląda na to, że są naprawdę bardzo fajne, przynajmniej te z przodu. Nie wiem na który się zdecydować, ale ten mi się podoba. Lusterka boczne. No to polecieli. Bez kitu. Okej. Okay. Trochę hardkorowo, ale niech będzie. Dobra, niech będzie. Światła tylne. Oh man, można diodowe sobie zapieprzyć. Nieźle, ładnie wyglądają. Tutaj mamy takiego siusiaka w dół spuszczonego. Ej, no ale zainstaluję. Niech będzie. O, jaki dyfuzor wielki. To mi się podoba. A jeszcze zobaczymy inne. O, to też mi się podoba. Dobra. I co tu się zmienia? A, okej, okay, spoko. Załapałem. Musimy wywalić dyfuzor i dopiero wtedy. Dalej nie czaję. Kupujemy, ale kurde, co tu jest niekompatybilne, hej. Wydechy, okej, wydech trzeba zmienić. Ej, no kurde, idź mi na ten wydech. Weźmiemy standardowy i zobaczmy teraz, co się wydarzy. Co jest z tym wydechem? O co chodzi? Zobaczcie. Czemu on jest tak schowany? Really? O, dobra, jest jeden kompatybilny. Ale mogliśmy mieć zamontowany wydech, który był za zderzakiem. To jest niesamowite. Dyfuzora nie możemy tu już instalować. To było naprawdę dziwne. Oh man, system audio. Nie wiem nigdy, do czego ten system audio jest. Po prostu instalujemy. Jest, ale ja jakoś lepiej muzyki nie słyszę ani nic. Nie można tego bagażnika otworzyć ani wiecie. Wow. Ja myślałem, że do Mazdy raczej zainstaluję sobie, a taki spokojny spoilerek, a tu widzę, że same kurde
Ławki jak ze szkoły, z korytarza. No nie wiem. To jeszcze oczywiście do modyfikacji. Tarcze tutaj zostawię jakie są, ale mi chodzi o zaciski. Ja lubię czerwone, niech będą czerwone. To nie ma oczywiście znaczenia jakie wybierzemy. One tam na osiągi nie wpływają, więc to tylko i wyłącznie wygląd się liczy tutaj. Myk. Możemy je jakoś pomalować, ale ten kolor mi się podoba. Zmiana rozmiaru. Okay. Już się sam zmienił wcześniej. Myk. Mamy sobie tak. No i zobaczymy właśnie za chwilę. Zobaczymy opcje z takim moim tuningiem, czyli wszystko niezależnie tuningujemy, zmieniamy, albo wybierzemy sobie opcję z bodykitem. Nie wiem, czy to są te same felgi, ale to nie ma znaczenia chyba. Chodzi o to, aby się podobały. Tak. Dobra, są duże. Teraz zobaczymy. O, nawet te same udało się wybrać. No i dobra. Mamy sobie coś takiego. Ooh, shit. Wygląda niesamowicie samochód. Podoba mi się. Nawet chyba bardziej niż z tym bodykitem. O, kurde, jak on wygląda. O, ale wygląda ta Mazda. Co ta Mazda? Jeszcze bardziej koła można wysunąć. Ja pierdziu. Ale to już trochę przesada. Nie no, ale wiecie co? Kurde, nie wiem czy jak zainstaluję, znaczy jak będę sobie wybierał ten bot, ten zestaw tuningowy, to czy mi się zmieni. To ciekawe. Tak jakby nie zmieniało mi się wszystko, albo to jest po prostu taki ten pierwszy zestaw, ale podoba mi się w ogóle na tym opcjonalnym tuningu, który ja sobie zrobiłem. Bardzo, bo samochód i wygląda zgrabnie. Ach, kurde. Brakuje mi, wiecie czego? Że nie można tych reflektorów z przodu modyfikować. No, tego mi trochę brakuje. Ale zainstalowaliśmy sobie dopiero wizualnie, tak? Wszystko. Teraz czas na kasa osiągów. Zobaczmy. No, tak. Fajnie, tylko ja to muszę wszystko zainstalować teraz. No, to jest właśnie też ciekawe w tej grze, bo okazuje się, że niekoniecznie samochód z jakimiś zajebistymi osiągami jest dobry. Na przykład jak ja popsułem sobie tego Skyline'a przed chwilą. Strasznie ubolewam, strasznie. Aha, to układ paliwowy, myślałem, że to jest Nitro. O kurde, tych układów do ładowania jest sporo. Ja instaluję te elitarne. Chociaż tu kilka elitarnych jest. Czym one się różnią? Czymś się tam różnią. Można sobie wybrać. Nieznacznie kasą się różnią. Ale okazuje się, że ten układ do ładowania jest jakby wolniejszy. Nie wiem. Tu też mam elitę. Ten jest najdroższy, więc musi być najlepszy. Idąc z gierkowym tokiem rozumowania, ale tu osiągi mamy niby lepsze. Więc ja nie wiem, co się zmienia. No, zobaczcie, instaluję sobie ten ostatnie, to ostatnie doładowanie. Instaluję sobie tutaj, mam minus 3, minus 0,03 sekundy od 0 do 160. A tutaj już w ogóle, tak? To już wygląda na to, że. Kurde. Że to jest lepsze. Zainstalujemy, zobaczymy. Myk, no tutaj raczej nie ma co wybierać. Elitarne, myk. Jeśli chodzi o doładowanie, to tam można było coś pokombinować, ale tutaj już wszystko na maksa trzeba ładować mu. Mamy prawie 600 koni mechanicznych już na tą chwilę. 315 koni, sorry, kilometrów na godzinę. No ale ja tutaj tej prędkości raczej nigdy nie osiągnę, kurde, ten samochód właśnie nie wiem do czego będzie, czy do driftu, raczej RX8 zawsze kojarzyła mi się z driftowozem. Mam już Skyline'a, ale popsuł mi się, zobaczymy jak będzie latać RX7. A też ładny samochodzik, widzicie po tuningu naprawdę ładnie wygląda w tej grze, strasznie mi się podoba.
sprzęgło. Miałem jakieś profesjonalne zamontowane, to ciekawe. Dobra. Zadziałania, bo oczywiście nie wyobrażam sobie nie driftować chociaż troszeczkę w tej grze, jadąc, ścigając się. To jest absolutnie, to było absolutnie nudne. Jeżdżąc sobie tak powoli, nie? I robiąc każdy zakręt idealny. Bierzemy opon na drift. Myk, myk. Hamulce elitarne. To ciekawe, bo właśnie najwięcej opcji co do wyboru części mamy przy wybieraniu turbosprężarki. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tam widzieliście, że wybrałem sobie wcześniejszą, nawet tańszą turbosprężarkę i kurde. I samochód niby ma lepsze osiągi. Troszeczkę mi nie pasuje ten zderzak z tyłu. O, nigdy mi się nie podobał ten tunik. Wolę, znaczy tego typu kształty mi się nigdy nie podobały. Wolałbym, aby był troszeczkę inaczej zakończony tutaj od dołu. Dlatego zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby zainstalować tutaj bez zmodyfikowanego zderzaka, na przykład dać sam dyfuzor. Myślę, że to będzie nawet lepsze. Coś takiego dać. To będzie ładniej wyglądać, bo ja strasznie lubię kształty Mazdy. To jest taka... To zawsze Mazda mi się kojarzyła z kobietą, no to jest taki kurde piękny samochód. Piękne samochody ogólnie Mazda robi. No i teraz moim zdaniem wygląda lepiej, kurde. Bez kitu, a nie taki jakiś, nie wiem, jakaś, nie wiem co to było, pług, nie pług. Nie będę tutaj pochylał kół, bardzo mi się podobają te takie proste. Mógłbym troszeczkę je jeszcze wykrzywić. Chociaż, kurde, bawmy się. Aha, tutaj jest to dostosowanie, to może jeszcze, ojej, wygląd. Strasznie lubię się tu bawić w tej grze tym wyglądem, to jest świetne. To bym musiał. To jest nachylenie, rozstaw. Myk i teraz kąt. Czy nie jest to już przesada? Dajmy takie pochylenie i schowajmy trochę. Ok. Teraz tył. Zobaczymy. No kurde, te koła już odstają konkretnie. To nie jest... kurde. Nie, ja z tyłu to tak nie za bardzo lubię, jak tak odstają. Ojej, nie to. No, coś koło tego. Zobaczmy. No, moim zdaniem jest naprawdę gucio teraz. Z przodu nie są tak hardkorowo pochylone i nawet tego tak nie widać na pierwszy rzut oka. A samochód jest jeszcze szerszy, to co jeszcze propsuje jego wygląd. Ale okej, jeszcze możemy zobaczyć jedną rzecz. Lakier i winyle. Zobaczymy jakie ma tutaj naklejki. Coś tutaj ma fajnego. To mi się podoba. To nie do końca, właśnie to nie do końca. Zobaczę moje poprzednie malowania. Mustang Fox Body. Naklejka na połowie szyby. Evolution. No, co jest? Ja bym tu na razie tylko lakier zmienił. Nie mam pomysłu jak pomalować ten samochód, ale oczywiście jest tutaj wiele opcji. Moment, tutaj mamy niedawne wybory co do lakieru. Kurde, zielony, taki ciemny, by mi się podobał. Jasność. Ciemny, zielony. O kurde. Nie, matowego nie, ależ pięknie wygląda ten samochód. To jest zajebiste, strasznie mi się podoba. Nowy zapis. Kurde, świetny samochód, ale będę musiał troszeczkę pooklejać. Na pewno, bo to jest Mazda RX-7 zawsze mi się kojarzyła z jakimś takim tunerem, no. Driftowozem, samochodem inaczej pomalowanym niż wszystkie. Może nawet zapierdzielę tu różowe felgi. Może tak być, bo mi właśnie do tego samochodu pasuje taki tuning, tak? Nie wszystkie samochody bym zrobił w ten sposób, ale Mazda RX-7 zrobiłbym, bo częściej właśnie widuję gdzieś na jakichś klipach na YouTubie, czy gdzieś w telewizji, jak właśnie ludzie driftują takim samochodem.
przerobionym. I zobaczcie. Ależ te światełka pięknie się świecą z tyłu. Ja pierdziło. Jeszcze jednej rzeczy nie zrobiłem, więc to będziemy oczywiście robić. Posłuchajmy. Super opcja! Nie robiłem tutaj żadnego dostosowania, jeśli chodzi o dostosowanie. Na pewno coś tutaj będę musiał zrobić, ale kurde, ciężko mi rozgryć charakterystykę tego samochodu, charakterystykę jazdy. Ale podoba mi się nieziemsko, no kurde, ta maździocha jest świetna. Wielki spoiler, nawet mi pasuje, kurde, ale to jak brzmi, te światełka z tyłu, to jest naprawdę chyba mistrzowski samochód, no strasznie mi się podoba. I mam nadzieję, że uda mi się fajnie jakąś tą maździochę zrobić, że wcześniej nie stracę. Ojej, ale strasznie przyczepna jest, założyłem tutaj opony do driftu, a nie mogłem wejść tutaj w drift. Może to będzie właśnie jak Mitsubishi Lancer. Pierwszy raz jadę naprawdę tym samochodem, bo widzicie, że dopiero co kupiłem. Ciężko mi ogarnąć, ale spokojnie. Tak, i zdecydowanie lepiej było zainstalować ten dyfuzor. Fajny, jego tak nie widać i widać troszeczkę bardziej te kształty maździochy niż ten, kurde, zderzak tylny sugerowany przez... No, kurde, nie ma porównania, z w ogóle... Wiecie... Dobra, kurde, ciężko w ogóle skręcać tym samochodem. Jest strasznie przyczepna Mazda RX-7. To niedobrze. Myślałem, że troszeczkę inaczej będzie się zachowywać, ale te opcje zmiany czy dostosowania samochodu naprawdę dużo zmieniają, dużo dają albo nie dają, bo widzicie, no... Można samochód zepsuć, można samochód fajnie zrobić, jak w przypadku Lancera. To też ciekawe, bo ja do Lancera pamiętam, że włożyłem części... jak już go sobie zrobiłem w tym takim tuningu, to po tym tuningu włożyłem sobie części lepsze do niego. No i on jeszcze się polepszył, a w przypadku Skyline'a było zupełnie odwrotnie, samochód się pogorszył. Jeździło się nim... No, jeśli się nim do dupy teraz, tak naprawdę. Driftuje przede wszystkim, bo nie jest do driftu. No nie wiem, nie wiem. Dobra, na pewno maździocha za bardzo przyczepna była. Zobaczymy, co będzie teraz. Ustawiam w ten sposób. Ustawiłem taki stan... Dałem takie standardowe ustawienie, jak ja zawsze daję. I zobaczymy, co to mi da. Zobaczymy, co się z tym samochodem będzie działo. Widzieliście, że Lancera w poprzednich odcinkach, widzieliście, że Lancera ustawiłem sobie, ta kreska była bardziej na prawo, jeśli chodzi o ustawienie drift czy grip. Była bardziej na prawo niż na lewo. A i tak samochodem fajnie się driftowało, fajnie się nim jeździ i ściga, no kurde. No i dobra, zobaczymy, co teraz się samochodzikiem się dzieje. Nie jest tak w tej grze, że każdy samochód, absolutnie każdy samochód, który będzie super przyczepny, to nie będzie dobrze driftował. Absolutnie tak nie jest. Może właśnie... Wow, to było niezłe. O kurde. No dobra, ale najlepiej tak naprawdę sprawdzić na wyścigu. Bo tak...